Słuchajcie, grunt to się nie poddawać i cały czas mieć nadzieję. Nie powiem wam, jak ja długo szukałam swetra w odpowiednim odcieniu beżu, oczywiście w lumpie. W odpowiednim odcieniu beżu, to ja nie wiem, nawet nie będę myśleć, ale mnóstwo czasu to trwało. I chciałam tak, żeby raz, żeby miał odpowiedni ten kolor, żeby nie był za ciepły i żeby miał odpowiednią tkaninę, bo wiecie, że ja wełny nie mogę, chociaż najbardziej podobają mi się wełniane, ale wełnianych no nie mogę, bo mnie zżerają. Taki czysty akryl, wiecie, beznadziejny, też mi nie odpowiada z wielu przyczyn. Czymś takim pomiędzy jest dla mnie szenila, to jest oczywiście poliester, to nie ma o czym mówić, ale ja już wolę ten poliester niż ten akryl, naprawdę, zdecydowanie wolę poliester niż akryl, jeżeli w ogóle mam coś sztucznego wybierać. I po takim długim czasie poszukiwania znalazłam z marki Lefties, to jest taka, wiecie, odnoga Zary. I to jest rozmiar M. Ja chciałam taki właśnie duży. I ja go chciałam między innymi do tych spodni, które mam tutaj w tej chwili. Chciałam, żeby nie był za długi, bo to są spodnie z wysokim stanem. Teraz wam to pokażę, założę na siebie na chwilkę. I trafiłam dzisiaj na wyprzedaży za 6,99, bo dzisiaj czyniliśmy zakupy, czy ja czyniłam, w sklepie, w którym wyprzedaż jest po 6,99, także już wam pokazuję, jak to leży. Mam nadzieję, że dobrze, bo z czego nie mierzyłam. I zobaczcie, czyż on nie jest fajny. On jest według mnie świetny, bo super się prezentuje właśnie do wysokich spodni z wysokich stanem, bo jest krótki. I ten dla mnie idealny kolor beżu. Ja wiem, że to jest sztuczne, ale akurat w tym przypadku zupełnie mi to nie przeszkadza. Jest po prostu rewelacyjny, jest tak przyjemny dla skóry. No jest jak jedwab, ja wiem. Sztuczny, ale akurat jeśli chodzi o tą szenilę, ja mam ją w kilku kolorach i powiem wam, że fantastycznie mi się sprawdza. No nic nie poradzę, że wełny nie poradzę, no. A to jest idealne według mnie. Zobaczcie, jest na tyle krótki, że można go wrzucić jeszcze tutaj w stan, w pasek. Boże, co ja gadam. Jest na tyle krótki, że można go włożyć w spodnie, spodnie z wysokim stanem i wiecie, nie ma tutaj takiej masy materiału, która by wam tutaj dodawała kilogramów. A z tyłu też jest, no, taki jak widać, mnie się bardzo to podoba. No jest świetne, bo te takie długie, wiecie, swetry, no to nie, bo to wtedy za dużo tego wszystkiego jest. I dobrze, że to jest M-ka, bo bez S-ka byłaby taka, wiecie, bardziej przyciele, a ta M-ka, poza tym to jest M-ka, Lefties to jest ta marka jak Bershka, taka młodzieżowa bardzo, więc wiecie, to ta rozmiarówka jest troszeczkę mniejsza, więc to jest taka spokojna, damska S-ka po prostu, także o. Ja jestem mega zadowolona z tego sweterka. Zobaczcie, jaką trafiłam torebkę. Jak macie ochotę, to się odzywajcie. Ona oczywiście będzie wystawiona, ale jest piękna. Jest nówka nawysieńka. To jest naturalna skóra licowa. Zobaczcie, ona nie ma żadnych śladów użytkowania. Żadnych. To jest maleńka torebeczka, taka, wiecie, na spacerki. Macie taką piękną lilijkę. Tutaj z tyłu jest na zasuwak jedna, tu można sobie klucze wsadzić. No i tą piękna podszewka, no ona jest cała prześliczna. Jest napisane zresztą Lloyd Baker, prawdziwa skóra. Zobaczcie, nawet żadnego śladu użytkowania na podszewce nie ma. Jest przepiękna, malutka, cudna. I ma strasznie długi pasek, zobaczcie, to jest aż niewiarygodne. Nawet na super wysoką dziewczynę. Ekstra. No, także no, takie dzisiaj poczyniłam łupę. Znaczy łupów poczyniłam dużo więcej, ale dzisiaj nie ma czasu na to, żeby to pokazywać. Tą torebeczkę musiałam wam pokazać, bo jest cudaśna. Cudaśna jest. A czy ja mam jeszcze coś takiego, co chciałam wam pokazać? Chyba nie. Ta mi się bardzo podoba. Wiecie, że len na lato jest idealny, a tu mamy taką piękną sukienkę w rozmiarze 40, to jest 12 angielska, w takim pięknym kolorze kaki z takim ślicznym dołem falbaniastym. Jest piękny len, marka Steilmann, cudna.
No, a ja zaraz spadam do domu. Czy nie, jeszcze idę na zakupy do Polo. Mam nadzieję, że wstrzelę się gdzieś między jeden a drugi deszcz. A, zobaczcie jeszcze, jakie fajne kupiłam z Everlast. Leginsy do treningów. Nie będę ich sobie zostawiać, bo ja mam już chyba we wszystkich kolorach tęczy, także nie są mi potrzebne. A to jest rozmiar 36. Fajne są. Jeszcze się czaję w jednym sklepie na Gymshark, ale one były na nowym towarze i kosztowały ci 20 zł z wagi. I te Gymsharki to tak dla siebie pomyśliwuję. Wiem, że już trochę mam, ale zielonych takich jeszcze nie mam, wiecie. Trzeba jakoś wspomagać się w ćwiczeniach, bo ja już dawno, wiecie, przestałam próbować ćwiczyć w jakichś rozciągniętych dresach i obrzydliwych podkoszulkach. Nie. Zawsze jak idę ćwiczyć, to mam strój jak na wesele. Najgorzej z butami, bo ja bardzo lubię ćwiczyć bez butów. Nie lubię ćwiczyć w domu. Tym bardziej, że ja wykonuję mało takich, wiecie, ćwiczeń skaczących, więc nie są mi potrzebne. Nie jest mi potrzebne obuwie z amortyzatorem. Więc najbardziej lepiej mi się ćwiczy na bosa, czy boso. Powiem wam, że nawet na siłownię jak chodziłam, to w większości przypadków ćwiczyłam w skarpetkach, ponieważ no, mnie buty przeszkadzają. To ja... No, buty nie przeszkadzają. Ale fajne, nie? Takie subtelne, mają tylko tutaj taki jeden mały znaczek Everlasta. Fajnie wyprofilowaną pupę. Ekstra portki. Dobra, robię zdjęcia, bo Mateusz zaraz przyjdzie i mam nadzieję, tak jak powiedziałam, że się wstrzelę w te deszcze, między te deszcze, przepraszam, bo ta dzisiejsza pogoda rano było cudnie, pięknie, tak do godziny 13, a potem zrobiło się czarno, zaczął padać deszcz, teraz jest na chwilę taki, nie wiem, cisza przed burzą, zresztą burza też już dzisiaj była, chyba pierwsza w tym roku taka wiosenna burza, także mam nadzieję, że mnie to ominie, bo nie mam parasolki. Dobra, lecę, widzimy się w domu. Tak wygląda biedny, głodny pies po tym, jak cały dzień przesiedział ze swoją starszą siostrą. Bardzo fajne kotleciki wołowe. 95% wołowina, bez sztucznych aromatów, bez dodatku cukrów. Zobaczcie, to jest taki kotlecik. O. Gadzino, dobrze masz ze mną, prawda? Kochana moja, niech ci idzie na zdrowie. Jestem już w domu i powiem wam, że ledwo doszłam, jest tak zimno i tak wisi deszcz na włosku. Prawie zaraz będzie padać, o. Zobaczcie, chodziło mi po głowie, żeby kupić sobie jakąś fajną kosmetyczkę, taką niedużą. I właśnie chciałam, wiecie co, to naprawdę tak jest, że jak sobie coś wymyślicie i bardzo o czymś intensywnie myślicie, to potem wam to życie podsyła. Oczywiście może nie identyczne, ale naprawdę coś w tym jest. Oglądałam sobie kosmetyczki na Allegro naprawdę w niedzielę. I chciałam taką szmacianą w takim klimacie boho, wiecie, taki nadruk jak... takie scenki rodzajowe są, takie jakby wychodziły niedawno czy niedawno. Ja nie lecę z trendami i z tym, co się gdzie, w którym domu mody pojawia. Natomiast takie torby Diora wyszły właśnie z takim nadrukiem. Takie biało-niebieskie, wiecie, pejzaże, takie coś takiego, takie roślinne wzory. I ja coś takiego chciałam. Niczego takiego nie znalazłam. A jak znalazłam to na stronie Shein, to nie chciałam, chociaż jedne już mnie tak kusiły, ale mówię nie, dobra, od czego są lumpeksy. I zobaczcie, weszłam wczoraj niestety na nowy towar, no ale to i tak są grosze. I kupiłam taką cudowną kosmetyczkę, czy to, no to kosmetyczkę, bo to jest chyba taki wkład do torebki, zobaczcie, bo można sobie przypiąć do środka torby, żeby wam nikt tego nie wyciągnął. Tu nawet można włożyć ze dwa telefony, bo tu są, patrzcie, w sumie dwie czy trzy. Trzy, bo tu jest jeszcze taka malutka, sekretna kieszonka na rzepy. A tak są dwie takie duże przegródki i one są bardzo grube. One są tak jakby miały tutaj jakiś wkład. I do tego jest jeszcze jedna i druga. Tak wam pokazuję. Czyli w sumie pięć przegródek. Dlatego to jest takie mięsiste jak futerało do okularów czy coś takiego, wiecie. No tak jakby była gąbka w środku, takie są grube.
I tak mi się skojarzyło. To jest oczywiście zupełnie inny wzór niż ten, który ja chciałam. Natomiast też jest szmaciany i też ma tutaj, tu ma ważki chyba z tyłu, zobaczcie. To w ogóle strasznie ciemno się zrobiło, nie wiem, czy wy coś widzicie. Mam nadzieję, że stojąc przy oknie jestem chociaż cokolwiek widoczna. I słuchajcie, nowy towar wczoraj w lumpku pod znakiem toreb się zrobił. Nigdy nie myślałam, że będę kupowała na nowy towar w lumpku torby na zakupy, ale kupiłam, ponieważ dla mnie to jest na wagę złota, zobaczcie. Taką ogromną, w takim, no też takim rustykalnym stylu, takiej chłopki. Zobaczcie, dla mnie taka torba to jest złoto, ponieważ ona nic nie waży. I wiecie, co z nią można zrobić. Można ją zwinąć jak szmatkę, bo to szmatka, wsadzić sobie nawet do małej torebeczki i na szmaciane zakupy jak znalazł. Ja mam jedną taką właśnie z... Ziska i ona mnie kosztowała... Była wtedy w promocji po 15 zł, w ogóle kosztuje chyba 25, one są jeszcze beżowe w Wisku i ona też jest warta wszystkich pieniędzy, ponieważ ją można prać, nosić, nic się z nią nie dzieje. Zobaczcie, ona jest taka duża, tamta w te paski jest jeszcze większa. O, i ja tu naładuję tyle szmat, a szczególnie teraz, jak nie mam samochodu. Nie wiem zresztą notabene, kiedy się doczekam, bo już Przemek powiedział, że już więcej do tego warsztatu nie będzie dzwonił, bo następny telefon to grozi dla właściciela śmiercią. No, także dla mnie takie torby to jest marzenie, bo to się po prostu wkłada do torebki, nawet małej. I wiecie, a tu się upchnie tyle szmatek, że szok. Tak a propos właśnie zakupów i szmatek i promocji, to dzisiaj zobaczcie. Chodzę do Polo, a tam promocja na masełko. Przy zakupie 3 sztuk, 4,99 za masło ekstra polskie. Także moja radość jest ogromna. Zaraz wszystkie 3 pójdą do zamrażarki, bo w lodówce jeszcze jakiś zapasik jest. Co jeszcze kupiłam? Dziecku kupiłam śledzik na raz. Oczywiście ulubione porzeczkowe coś tam. No i jedyne warte zainteresowania pomidorki. Chlebek wzięłam. I w ramach niemarnowania i oszczędzania ser soku dziewczyny za 3,41. To wszystko Polo jest, więc nie wiem, czy gdzie indziej. To jest na koniec terminu ważności. Do jutra jest. Nie, do pojutrza, 26. No i ta, którą w sobotę robiłam na grillu za 100%, dzisiaj jest no 2,5 zł tańsza i też jest do 26, także się bez wątpienia zje. I jeszcze chciałam wam pokazać, wczoraj byłam w Rossmanie i teraz tam jakieś takie naprawdę śmieszne promocje porobili, ale na takie pojedyncze rzeczy. Ja już bardzo dawno nie byłam w Rossmanie, bo jakoś tak staram się nie wchodzić. I nawet chyba mam, tak, mam tutaj paragon i zobaczcie, original, a to zostawiłam w pracy, mydło takie, to Original Source z pompką w takim pięknym cytrusowym zapachu kupiłam z 14,99 na 4,99, no nie pokażę wam, bo zostawiłam. I też wam nie pokażę, bo już się na nogach miałam. Fantastyczne stopki są z Woli, takie wiecie jak bambusowe. Ja kupuję za wszystkie białe do Adidasów, bo one są fajne, bo się nie ściągają. Też było w promocji po 4,99. I dziewczyny, teraz tak, chodzi mi o te dwie maseczki. Kupiłam Perfecta Pink Prosecco Super Glow, koktajl rozświetlający do ciała to jest. Widzicie, ja myślałam, że kupiłam... To zachwycający koktajl rozświetlający w kolorze Pink Prosecco, idealny na wyjątkowe okazje. Zatopiliśmy w nim mnóstwo mieniących się drobinek, nasycony naturalnymi olejami i ekstraktem z aszwagandy, zapewnia skórze odpowiednią dawkę pielęgnacji. A jak to zrobić? Rozprowadzić na osuszonej skórze
ciała lub twarzy. Pozostaw do wchłonięcia. Rozświetlenie utrzymuje się na twarzy przez dłuższy czas. To wypróbujemy bez wątpienia, ale to mnie interesowało, bo to też kupiłam za jakąś śmieszną cenę. On Skin Regeneration Sheet Mask. Z cynkiem, niacynamidem, skwalanem probiotykami. To jest by Biotanik. I to kosztowało 2,99. Czujecie? Z 9,99 na 2,99. Takie kłopotki były. I na przykład kupiłam dwie szczoteczki. Super miękkie, bo Gaba używa. Ja mówiłam, że ona nie lubi swojej elektrycznej. I zobaczcie jeszcze z tymi do przewożenia. To są te super miękkie szczoteczki Ultra Soft i one były po 4,99. Także jak nie brać? Trzeba brać. Zobaczcie, wróciłam do domu, a tutaj się zrobiło. Jest ciągle gorące, ale ja to sobie włożę zaraz do piekarnika. To jest fajne z tą misą, dlatego wiecie, ja chciałam tego crockpota, który ma misę... co ja wam tu pokazuję? Który ma misę... przepraszam. Który ma misę ceramiczną, ponieważ ja go po prostu wkładam w całości do piekarnika. Dosłownie wkładam go na 10 minut, jak jest rozgrzany piekarnik i wiecie, ma włączoną funkcję opiekania z góry. No jak to tutaj też widać, funkcję opiekania z góry. Tu zaraz będę robiła moje ziemniaczki. O, wyciągam patelnię. Kiedyś wam się zdarzyło przypalić w piekarniku patelnię, bo ja mam już za sobą takie coś i nie chcę tego powtórzyć. Także nagrzewam piekarnik i wkładam misę do piekarnika. Do tego kurczaczka kupuję też właśnie w Polo. Buraczki zasmażane, są zarąbiste. My buraczki z Gabą jemy tylko we dwie. I to powiem wam, że taki słoik zużywamy na dwa dni dla nas dwóch. Więc ja na pewno nie będę tutaj bawiła się w tarcie buraków. Bo wiecie, żebyśmy wszyscy jedli, to jeszcze co innego, ale ja też Gaba nie zawsze ma ochotę, tylko ja, zwykle tylko ja mam ochotę, więc kupuję, one nie są złe w składzie, zobaczcie, tutaj nic nie ma zatrważającego, substancja zagęszczająca, pewnie guma guar, ale trudno, to kosztuje 3 zł, wrzucam to tylko do małego rondelka, podgrzewam i jest wszystko pięknie zrobione i są przepyszne w smaku jak domowe. Bardzo polecam. No jak piekarnik się już nagrzał, słuchajcie, jest w miarę ciepły. Po prostu wyciągam misę z crockpota. Trochę je przepekłam, żeby się sosem polały z góry. Wkładam do piekarnika na 10 minut i wyciągam i jest pięknie zapieczona góra. I dla mnie to jest idealne rozwiązanie. Musiałam światło zapalić, bo normalnie nic nie widać w kuchni. Z lata zrobiła nam się wczesna wiosna i to bardzo brzydka. Także my do obiadu.
mam taką prezentową maskę z różowej glinki by Nature from New Zealand. 0% paraben. Zresztą nie ma to znaczenia, bo prawdopodobnie i tak nie jest tutaj nigdzie do kupienia, ale ja już ją raz sobie robiłam i zrobię sobie po raz drugi. Bardzo fajna maseczka jest. Taka, wiecie, 15-minutówka. Ja glinkowe bardzo lubię. Szczególnie jak nie muszę się bawić z rozrabianiem glinki. Ja tutaj jest czysta, prosta sprawa. Nakładam. I tyle. Fajna. Nie pachnie oczywiście jak to maski glinkowe, ale też nie śmierdzi mułem, to co jest już bardzo pozytywne. O! Tak, ja się z nią kąpałam, ostatnio wpadła mi do wanny i widać troszkę wody wleciało do środka. No, trudno. Ładny kolor, no taki. Ładny róż, taki... Jak to mówiła moja koleżanka, róż maciczkowy, chociaż on tutaj bardziej wygląda jak beżowy. Róż maciczkowy. To był kolor Korsy, którą ona wtedy miała. Nazywała go właśnie różą maciczkową. Dobra. Jest już bardzo późno, nie powiem, która. 20:54, jeszcze nie zaczęłam składać tego vloga, także... No. Pogoda nam się nie poprawiła, w ogóle jest cały czas brzydko. Ale przynajmniej jest ciemno i nic nie widać, że jest brzydko. Dobra. Położę sobie jeszcze jakiś krem pod oczy. I na powieki. O, i tyle. I idę montować tego vloga. Łapy mam całe w maseczce. Bardzo Wam dziękuję za dzień dzisiejszy. I do zobaczenia już w przyszłym vlogu. Trzymajcie się ciepło. Buziaczki. Czyż nie jest urocza? Liliowa opaska.